Na czym polega wyjątkowość tego 9 Wiktora? No, że jest dla mnie tak jak pierwszy. Poza tym zmienił się rynek telewizyjny. Jest bardzo dużo stacji telewizyjnych, jest bardzo duża konkurencja. Zresztą nominowane osoby w tej kategorii osobowość telewizyjna, każdą z nich podziwiam i szanuję i tym bardziej się cieszę, że właśnie ja dostałam najwięcej głosów. Także ogromna radość i to jest zawsze taka energia i takie skrzydła do tego, żeby sobie robić dalej to, co się uważa, że jest najlepsze. Pani najbliższe wyzwania? Moje wyzwania w tej chwili? Moje wyzwania w tej chwili zawodowe to są związane przede wszystkim z tym, jak wykorzystać nowe możliwości kontaktu z widzami. I cała sfera telewizji interaktywnej to jest coś, co pewnie będziemy w Kocham Kino też niebawem uruchamiać.